Związałem się z Bydgoszczą stosunkowo niedawno, bo właściwie dopiero przed 3,5 laty. Przyjechałem skuszony niebywałą propozycją i możliwością kształtowania czy przekształcenia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Propozycja ta jest tak niezwykła, bo rzadko się zdarzająca, że każdy rasowy muzealnik, myślę, podjąłby się z radością takiego zadania. To, co już zrobiliśmy w Bydgoszczy, jest żywo odbierane nie tylko przez mieszkańców, ale żywo komentowane także poza granicami naszego miasta. Jest docenione już w skali polskiej. Ale chcemy, żeby to było też trwałą pozostałością dla przyszłych pokoleń, bo Bydgoszcz jest miejscem i miastem dla pokoleń.